Możemy, tak, Emi? Już 10 kwietnia w Chorwacji Damian Stasiak będzie walczył po raz 12 na ringu MMA, ale po raz drugi w największej światowej federacji UFC. Witam Cię, Damian. Witam. Damian, jak przygotowania do tej walki? Od kiedy właściwie się przygotowujesz? Właściwie do następnej mojej walki UFC przygotowuję się po pierwszej porażce, jaka była rok temu, również w kwietniu. Bodajże to był chyba 11 kwietnia wtedy. Miałem walczyć w listopadzie. Niestety kontuzja mnie wtedy wykluczyła, ale przygotowania trwają właśnie od tamtego momentu. Od tamtego momentu poprawiamy dużo moich słabości, jakie były w MMA i powiedzmy są do tej pory, ale staramy się, żeby były ich coraz mniej. No i cały czas trenujemy i zobaczymy, jaki to przyniesie teraz efekt 10 kwietnia. Twoja pierwsza walka w UFC odbyła się 2-3 tygodnie po walce poprzedniej, tak? Czyli bardzo miałeś krótki czas na przygotowania. Walczyłeś z Joacinem Mezą, tak? Czy no tak, no, wtedy okres przygotowań to powiedzmy, może tej walki UFC no, nie było ich wcale tak naprawdę, tylko podtrzymaliśmy jakiś tam trening po walce z Mike'iem Grandim i przystąpiłem do następnej walki. Też byłem, myślę, że innym zawodnikiem, bo nie do końca zawodnikiem MMA, nie do końca tylko zajmowałem się tym. Teraz przygotowania się zmieniły i mam nadzieję, że to przyniesie efekt. Dlaczego zdecydowałeś się walczyć po wygranej z Mike'iem Grandim? To był bardzo krótki okres przygotowań i to było tak wielki znak zapytania. No, dostanie angażu od Federacji UFC to jest chyba coś największego w MMA, co może się przydarzyć. Jeśli bym nie przyjął wtedy tej oferty, to być może bym musiał oczekiwać na następną ofertę rok, dwa. Być może nigdy już bym nie miał takiej okazji walczyć dla takiej federacji, więc to był jakiś tam spełnienie marzeń. Twoim najbliższym przeciwnikiem będzie Filip Pejić, to jest Chorwat, będzie walczył na własnej ziemi. Analizowałeś przeciwnika? Czy no, patrzyliśmy z trenerem, z czego on tam się wywodzi, jakie ma najlepsze strony. No, no ale wszystko walka pokaże, tak? Ja będę starał się zniwelować jego atuty i tą walkę wygrać. Twoje atuty? Zobaczycie w walce. Powiedz mi, jaki długi kontrakt masz z UFC? Kontrakt z UFC mam na walk 4, choć po każdej walce można zostać zwolniony z UFC, tak? Niby na 4 walki, ale myślę, że jak ta walka była przegrana przeze mnie, to zostanę zwolniony. Co się właściwie zmieniło od tego czasu, kiedy jesteś w UFC? Jak wyglądają przygotowania przed UFC do innych walk MMA, a jak teraz? Czyli jest większy profesjonalizm? Zmieniło się bardzo dużo. Zająłem się tylko MMA, nie pracuję. MMA jest teraz, powiedzmy, sposobem na życie, na zarabianie pieniędzy, na to, żeby funkcjonować, czyli zmieniły się moje całe przygotowania. Poświęciłem się tylko dla MMA, robię trening rano, robię trening wieczorem, podczas całego dnia się rehabilituję, więc co więcej, no chyba już więcej się nie da na chwilę obecną zrobić. Aleksandrowianie, nie tylko aleksandrowianie, ale każdy Cię kojarzy m.in. z karate tradycyjnego. Jesteś mistrzem Europy, mistrzem świata, zdobyłeś Puchar Europy. Czy to już koniec z karate? No można tak powiedzieć, tak. Teraz w styczniu odebrałem jeszcze za tamten rok tytuł najlepszego zawodnika karate tradycyjnego w Kumite oraz ogólnie najlepszego zawodnika karate. No i przy wręczeniu nagród podziękowałem za moją dotychczasową karierę i myślę, że to już jest zakończenie mojej kariery karate. Być może jakieś jeszcze pojedyncze starty gdzieś tam nie wykluczam ich, bo być może będą. Ale na chwilę obecną będziemy się skupiać na MMA. Czyli na tym poziomie, którym Ty jesteś teraz w MMA, nie da się połączyć tego karate, treningu karate z MMA? No ciężko jest. Trzeba się skupić tylko i wyłącznie na mieszanych sztukach walki, żeby osiągnąć jeszcze wyższe predyspozycje? No zdecydowanie. Tutaj przygotowanie do MMA jest chyba najcięższym przygotowaniem, jakie przechodziłem teraz. Bo musi być motoryka, musi być siła, wytrzymałość, oprócz tego musi być technika stójkowa, parterowa, zapaśnicza i to wszystko trzeba połączyć. Trzeba jeździć na obozy przygotowawcze, teraz do tej walki spędziłem obóz przygotowawczy w Zakopanem. Pracowaliśmy nad moją wytrzymałością, chodzenie po górach, bieganie. Byłem również na obozie przygotowawczym w Niemczech, przy sparring partnerach, również bardzo dobrych, którzy walczą w UFC i w innych federacjach.
Więc to, żeby to wszystko połączyć, no to muszę się zająć tylko MMA, bo inaczej to nie ma sensu. Zostało kilka dni do walki z Filipem Pejiciem. Powiedz mi, jak spędzisz ten czas i nad czym będziesz pracował? Teraz te kilka dni już tak naprawdę treningowo już jest dużo lżej. Są to jakieś tam ostatnie treningi, podtrzymanie tej formy. Teraz najgorsze, co trzeba zrobić, to trzeba zrobić wagę, bo jeszcze mi brakuje, powiedzmy, sporo kilogramów do mojego limitu wagowego. No i muszę pracować nad wagą. Będziemy pracować tak, żeby za tydzień ta waga była. Później i żeby szybko wrócić do swojej normalnej wagi. Ja Tobie serdecznie dziękuję za rozmowę. Oczywiście cały Aleksandrów Tobie kibicuje, a my zobaczmy Damiana na ringu MMA. Pojazd po karate Damian Stasiak, United Gym, Polska, w синем углу. Tak, zaraz. Bacikacza, na głowę, bacikacza.